Berlin, 2 maja 1945 roku. Armia Czerwona przedarła się na odległość 90 metrów od kancelarii Rzeszy. Około godziny 2 nad ranem czterech ludzi odważa się na ucieczkę. Wśród nich jest najbardziej tajemniczy człowiek III Rzeszy, Martin Bormann. Nieco później widziano go po raz ostatni na moście Weidendamer Brücke. Potem jego ślad się urywa. Pomocnicy Hitlera. Bormann. Człowiek w cieniu Hitlera. Realizacja. Norymberga w listopadzie 1945 roku. Pomocnicy Hitlera na ławie oskarżonych, sądzeni za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi. Jednego brakuje. Narodowy socjalizm bez Bormana, po tym wszystkim, o czym wiemy, jest trudny do pomyślenia. Był dobrym uzupełnieniem Hitlera. Obrona uznaje, że człowiek działający w cieniu Hitlera nie żyje. Jednak zeznania świadków są sprzeczne. Wyrok zostaje ogłoszony pod nieobecność oskarżonego. Martin Bormann zaocznie zostaje skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok śmierci na nieżyjącego? Proces norymberski został zakończony, a jego skazano na śmierć na absencję, nie ujęto go. Istniało dla mnie pytanie, gdzie on się podziewa, gdzie mógł przebywać. W 1972 roku robotnicy budowlani podczas wykopów przy Weidendamer Brücke odkrywają dwa szkielety. Zostają poddane badaniom. Biegły nie pozostawia wątpliwości. Jestem pewny, że Martin Bormann zginął w 1945 roku w Berlinie. Zgodność wszelkich badań porównawczych i parametrów w 100% potwierdza jego śmierć. Urodził się 45 lat wcześniej w Halberstadt, dziecko czasów cesarstwa. Ojciec był trębaczem u kirasjerów halberstadtskich, potem urzędnikiem pocztowym. Bormann ma 3 lata, gdy ojciec umiera. Przeprowadzka do Weimaru. Młodość upływa pod dyktando niekochanego ojczyma. W 1914 roku wreszcie następuje odmiana. W czasie pokoju napada na nas wróg. Dlatego chwyćmy za broń. Każde wahanie i zwlekanie byłoby zdradą ojczyzny. Bormana nie można już powstrzymać. Ucieka z domu. Właściwie chciał zostać żołnierzem, ale go nie przyjęli. Pewnie był za mały i za drobny w wieku 15 lat. Poszedł do pracy w olejarni, zakładu ważnego dla celów wojennych, ale już nie wrócił do domu. Nie chciał wracać do ojczyma.
W końcu go jednak przyjęto. Za późno. Wojna jest przegrana. Zamieszki na ulicach. Czerwona rewolucja. Wkraczają prawicowe Freikorpsy. Równy krok i siła uspokajają mieszczańskie dusze. Wszyscy są zgodni, że wróg jest po lewej stronie. Bormann znajduje pracę w gospodarstwie w Mecklenburgii jako nadzorca. Jednego z ludzi podejrzewa się, że jest komunistą. Nazywają to sądem kapturowym. Bormann każe go pobić. Sam zostaje w domu. Niemiłosiernie skatowany komunista leży na ziemi, kiedy jeden z mężczyzn chwyta za kij. Cios rozkłada mu czaszkę. Sprawca nazywa się Rudolf Höss. Później będzie komendantem obozu Auschwitz. Jest to o tyle interesujące, że Rudolf Höss miał podobne problemy z ojcem jak mój ojciec. Höss był synem głęboko wierzącego katolika, który chciał, by syn został kapłanem. I Höss także uciekł z domu, chociaż dopiero po śmierci ojca, ale też miał wtedy 15 lat. Mój ojciec i Rudolf Höss byli z tego samego rocznika. W tym samym roku 1923 także w Monachium szerzy się terror radykalnej prawicy. Jest 20 zabitych. Sądy wydają łagodne wyroki. Przymykają prawe oko. Höss dostaje 10 lat więzienia. Organizator akcji Bormann 11 miesięcy. W Monachium 5 lat więzienia dla przywódcy puczu. Zostanie zwolniony po roku. Niewiele później wypuszczony zostaje także Bormann. Powraca do Weimaru. Rok później w tym mieście gości Hitler. Powracający się w prawicowych kręgach Bormann jest świadkiem tej wizyty. Hitler jeszcze go nie zna. W Monachium potrzebny jest ktoś do prowadzenia kasy zapomogowej dla SA. Ubezpieczenie nie chce wypłacać odszkodowań brunatnym bojówkarzom rannym w Burdach. Warunek: kandydat musi być członkiem partii. Karierowicz wstępuje do partii i przenosi się do Monachium. Pierwsze zdjęcia filmowe. Kolejnym szczeblem na drabinie kariery jest ślub z córką sędziego sądu partyjnego Gerharda Bucha. Świadkami są Hitler i Höss. 30 stycznia 1933 roku podstępne przejęcie władzy. Bormann nie uczestniczy w owacjach. Obawia się załamania kariery. Ojciec został bezrobotny. Podobnie jak Höss, który był prywatnym sekretarzem Hitlera. A nasz ojciec był kierownikiem kasy zapomogowej NSDAP. Została ona wcielona do instytucji państwowych i tym samym ojciec został bez pracy. Zapytał Hessa, czy nie ma dla niego zajęcia i wtedy został kierownikiem sztabu zastępcy Führera, szefem biura. Po raz pierwszy w cieniu Hitlera. Bormann jeszcze za Hessem. Nie potrafi wygłaszać przemówień. Brak mu do tego wszelkich predyspozycji. Możemy być szczęśliwi, wiedząc, że przyszłość całkowicie należy do nas. Przyszłość Bormana określa praca. Bormann nie był uważany za prominenta. Był wprawdzie w brunatnym domu,
ale w pewnym sensie miałam wrażenie, jakby był psem pasterza, wykonującym niewdzięczną robotę, który stoi na szczycie schodów i patrzy, kto się spóźnia i wykonuje inne rzeczy, które były poniżej godności pana Hessa. Partia to Hitler. Hitler to Niemcy. Tak jak Niemcy to Hitler. Kierownik sztabu szybko staje się nieodzowny dla zastępcy. Uwalnia Hessa od uciążliwych sporów partyjnych i paraliżującej rutyny. Jeden może oddawać się marzeniom, drugi zaś haruje. Bormann był typowym bykiem o niebywałej energii do pracy. Mój ojciec wolał jazdę na nartach i tego typu rzeczy. Dyktator jeszcze nie dostrzega młodego karierowicza. A ten wykorzystuje każdą szansę, by być blisko Hitlera i pomnażać własną władzę. Cała jego praca służyła partii. A jego intencją było, by partia stanowiła decydującą instancję w całym sztabie. I rozumiał, że może to uzyskać tylko dzięki jak najściślejszym kontrolom.